Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Ranking samorządów Rzeczypospolitej Polskiej jest dokumentacją właściwie historii naszej samorządności. Pierwszy ranking powstał w 1998 roku, przez kilka lat powstawał przy współpracy z Centrum Badań Regionalnych, ale od 2005 roku ten ranking samodzielnie opracowuje Rzeczypospolita. Jeśli liczyć zatem od początku, przed nami 15, a właściwie finał 15 edycji rankingu samorządów. Dlaczego niektóre gminy są zawsze na czele, a niektóre od czasu do czasu, a niektóre nigdy? Skąd to się bierze? Jakie są źródła powodzenia? Podejrzewamy, że właśnie układanie tego domina żmudne przez 3, 4, 5, 7 lat powoduje, że to domino się tak rozrasta, że Państwo ciągle musicie być na czele. Możecie być na czele, musicie być na czele, bo to dotyczy głównie tych osób, które są na sali, reprezentują najlepsze polskie samorządy. W pierwszej dziesiątce rankingu interesujące przetasowania, szczególnie w czołówce tym razem, ale są także debiuty właśnie na tych miejscach punktowanych. Proszę Państwa, rozpoczynamy wręczenie dyplomów. Na miejscu piątym Zielonki, województwo małopolskie. To jest, proszę Państwa, awans z tego miejsca. Zapraszam burza pana Bogusława Króla. Oto reprezentanci 10 najlepszych gmin wiejskich w Polsce w rankingu Rzeczypospolitej 2013. Na miejscu pierwszym Tarnowo-Podgórne, na miejscu drugim Stepnica, na miejscu trzecim Słupsk, na miejscu czwartym Zabierzów, na miejscu piątym Zielonki, na miejscu szóstym Gniewino, na miejscu siódmym Świdnica, na miejscu ósmym Mielno, na miejscu dziewiątym Kossakowo i na miejscu dziesiątym Morawica. Dziękujemy. Bardzo serdecznie gratulujemy. To jest kolejny raz, kiedy gminy małopolskie, w tym gmina Zielonki, bo jednak Małopolska tu jest dość obecna w tym rankingu co roku, w tym gmina Zielonki jest w grupie tych 10, które są honorowane. Przypomnę, że w rankingu bierze się pod uwagę kilkaset polskich gmin, także bycie w 10 jest naprawdę bardzo dużym wyróżnieniem. Można tylko powiedzieć, że takie utrzymanie się po raz kolejny w rankingu świadczy o tym, że po prostu gmina jest dobrze zarządzana, że jest osoba, która potrafi tę gminę spiąć, która potrafi odpowiadać na potrzeby mieszkańców, a jednocześnie robić równowagę między tymi potrzebami, a tym, co gmina musi robić i szukać na to źródeł finansowania zewnętrznego. Mówię to zawsze, że pieniędzy europejskich czy pieniędzy zewnętrznych generalnie w Polsce jest bardzo dużo, natomiast to nie są pieniądze dla wszystkich, ich nie starcza na wszystko, więc jeżeli jeszcze do tego dochodzi pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych, to tym bardziej trzeba się z tego cieszyć. Zielonki są często na liście najlepszych samorządów w pierwszej dziesiątce. Życzymy Wam nadal dobrych wyników, bo to jest dobre dla mieszkańców. Powodzenie również dla tych, którzy rządzą Waszą gminą. Jestem przekonany, że za rok spotkamy się znowu i znowu Zielonki będą wyróżnione. Wszystkiego dobrego.